Poznaj Arnolda. Dzisiaj pracuje jako dostawca. Dawaj, szybciej, Arnold, zanim kebab ostygnie. Pamiętaj tylko, żeby zawsze się uśmiechać, a może dostaniesz napiwek. Jakie interesujące osobistości tu mieszkają. Chyba to zegarmistrzowie. Chyba dostaniesz spory napiwek. Chwila, co to? Arnold, coś mi mówi, że jesteś w poważnych tarapatach. Miałem rację, Arnie. Jest źle. Ci faceci nie są zegarmistrzami. To terroryści! A skoro dałeś jedzenie terrorystom, teraz jesteś jednym z nich. I zostałeś wysłany w miejsce, z którego nikt nigdy nie uciekł. Więzienie Guantanamo. Najbardziej brutalne i strzeżone więzienie na świecie. Nikt nie zdołał uciec, nawet nie próbuj, bo to niemożliwe. A jeżeli ktoś nawet odważy się spróbować ucieczki, musiałby znaleźć sposób na przejście przez drzwi o grubości 20 cm, labirynt niekończących się korytarzy z kamerami monitoringu. Musiałby walczyć z okrutnymi psami strażniczymi, pokonać silnie naładowane elektrycznie ogrodzenie o wysokości 5 metrów, przejść przez ostry drut kolczasty i ominąć dziesiątki strażników w każdym sektorze. Obecnie w tym więzieniu przetrzymuje się 40 najniebezpieczniejszych przestępców na świecie. A ty, mój przyjacielu Arnoldzie, jesteś na liście. Gratulacje. Ale nie wolno ci z nimi rozmawiać. Każdy więzień jest surowo izolowany przez 24 godziny na dobę. A mówiąc o czasie, czas na lunch! Zobaczmy, co dzisiaj w menu. Okej, co my tutaj mamy? Mają tylko jedno specjalne więzienne danie. Nutraloaf. Nutraloaf to jedzenie z resztek, bez najmniejszych dodatków soli czy przypraw. Boże, aż mnie mdli na samą myśl. Nie mam pojęcia, jak zamierzasz to zjeść, Arnie. No więc, nie zamierzasz tego zjeść? Postanowiłeś strajkować, głodowo. No proszę, uroczo. Zrobiłeś sobie małego przyjaciela z chleba, żeby ci towarzyszył. Dobra robota, Arnold. Ale myślę, że przesadziłeś z tym niejedzeniem. Zapomniałem ci powiedzieć, ale Guantanamo to miejsce, gdzie prawa człowieka nie są zbyt brane pod uwagę. Jeżeli ktoś na przykład przystępuje do strajku głodowego, jest karmiony siłą. Rurą wprowadzaną przez jedno z nozdrzy. No dobra, ten plan nie zawsze działa. Ale nie myśl, że to już koniec. Czeka cię cała gama tortur. Woda, zimno, muzyka i tortury elektryczne są praktykowane w Guantanamo. A wisienką na torcie jest pozbawienie snu. Już po kilku dniach takich tortur twoje funkcje mózgowe i mięśniowe osłabną. Procesy myślowe zwolnią. A twoja wola ulegnie złamaniu. Po tygodniu z powodu braku snu zaczniesz halucynować, w wyniku czego... Arnold, Arnoldzie, czy mnie słyszysz, Arnold? Wygląda na to, że straciłeś zmysły. A teraz? Co to jest? Wow, twój chlebowy przyjaciel przyszedł cię ocalić! Arnoldzie, jesteś wolny! Tylko pytanie, skąd chlebowy człowieczek wziął broń laserową? Jak już ci mówiłem, Arnold, jesteś w tarapatach, przyjacielu.